Jest Bob. Nie, to nie Bob. Magik. Oho, kogoż my tu mamy? Gołębica z przedmieść, Mademoiselle Gloria. Ej, panie magiczny. Ptaszki ćwierkają, że grałaś ostatnio w ryzykowne gry. Co masz na myśli? Przecież wiesz. Wszyscy lubimy myśleć, że jest w nas ogień, a tak naprawdę większość z nas jest tylko woskiem. Chcesz zagrać w grę? Poprawi ci humor. Dawaj. Jasne, czemu nie? Fantastic. Zabawmy się. To będzie naprawdę kupa radochy. Znów to samo. Ja już nic nie wiem. Znasz zasady, prawda? Ja. Dobrze, pokaż co naprawdę potrafisz. Gdzieś to widziałem. Nie, nie ma szans. No cóż, może były to dla ciebie za wysokie progi. Tym razem ci się powiedzie, jestem tego pewien. Jeszcze jedna runda? Nie możesz opuścić po tak żałosnej porażce. Działają skliny, działają skliny. Ja będę napierdział tymi sklinami jak głupi. Dobrze, jeszcze raz. Dobrze, możemy się jeszcze zabawić. Na pewno nie pójdzie ci gorzej niż ostatnio. Tak, tym razem będzie inaczej. Czuję, że mam szczęście. Tylko ja znów... Wiecie, co zrobię? Wiecie, co zrobię, wiecie. Tylko nie wiem, czy to się nie pokaże. Nie, nie pokaże się. Już, dziękuję. To są screeny. Wyświetl zrzuty ekranu. No i patrzymy. Okidoki. Więc tak. Lisek Chytrusek jest pierwszy. Lisek Chytrusek jest pierwszy i jest tu. Zgadza się. Udało ci się, gratuluję. Następny to jest Słoneczko. I Słoneczko, moi drodzy, jest... Słoneczko jest... No nie widzę tego słoneczka, mam nadzieję, że zrobiłem screena. Dobra, widzę. Chyba to jest słoneczko. Słoneczko to będzie trzecie od góry, czwarte od góry. To będzie to. I drugie. Fuks. Nie fuks, tylko cheat. Amigo, nie znam takie numery. Trójka to jest chyba księżyc. Tak. Księżyc jest dokładnie pod. I się zgadza. No teraz się starasz. No dokładnie. Następny był lisek. Teraz jest maska. I maska, moi drodzy, jest... Już gdzie jest maseczka? Maseczka jest... Trzecia od góry, trzeci rząd. Udało ci się, gratuluję. Następnie. Co to jest? Nie wiem, co to jest. Serduszko. Serduszko, moi drodzy, jest. Gdzie to te screeny? Serduszko jest. Kurde bela, nie widzę. Jest, dobra, mam. Było koło słoneczka. Kolejny niby fuks, tak? Panie Magician. Teraz będzie pijawka i pijawka jest tu. Nie. Co? Ej! Oszukuje gnój. Łapka. Łapka była. Trzeci rząd. I tu. Teorii, tu jest oczko. Uff. No. Ty oszuście.
No cóż, może były dla ciebie za wysokie progi. Nie, pieprze dziadu. Oszust jesteś. Dobrze, Mademoiselle G, ale pamiętaj, obce nie mają większych szans z wilkami. Jesteś oszustem. Ja tu miałem screeny porobione, że widzieliście, że to się zaraz popieprzyło coś. Oszust, nie magik. Oszust, kanciarz. Ale mnie zirytował. Ja tu screeny napierdzielam jak z CKM-a. Napluj mi na głowę. Da się napluć na głowę? Nie da się. Kanciarz, no. Polerny kanciarz. Wiosna 1990 roku. Paryż, Nowy Jork. W roli głównej Christina. Jak? Charnel. Christina? Christa Charnel. Christa. Christa, Christa. Trochę jest nieme. Christa Charnel. Dobra, witamy na scenie. Witamy na scenie. Kolejne niepokojące rzeczy. Ja mogę krzyczeć? Nie mogę krzyczeć. Opa! Ja jestem dobry w tym akurat. Esa! Esa! Takie rzeczy tylko w erze. Pozdrów dla kumatek, dla starszych widzów. Era, właśnie, Jezu. No, komunikacja już dawno wygasła. Ale ja pamiętam. Ale ja pamiętam. Dobra. Cześć, Kamie. Co ty tu robisz? Witaj, Glorio. Ja nie chcę z wami w ogóle mieć kontaktu. Halo? Hej, hej! To ty? Glorio. Glorio, hej, hej. To ty? Ja to muszę zrobić. No nie wiem. Żadnie nie mam pojęcia, co ja tu muszę zrobić. Czy macie jakieś pomysły, co ja muszę tu zrobić? Oni sobie wchodzą tutaj bez problemu. I mają randomowe chodzenie. Bez jajec, no gro. Nie mogę nic krzyknąć. Chciałbym skoczyć nawet, ale nie mogę. Czego do mnie gra oczekuje? Nie rozumiem tego. Już jest kolejny bug. Będę zły. Próbuję to wszystko przeklikać, ale no nie da się, oni nie reagują w ogóle na mnie. Ej, czy ich trochę ubyło? Mi się wydaje. Ile ich tu było? Więcej? Czterech? Nie. Chyba, że ich muszę złączyć. Tak, ej, dobra. Przepraszam. To ty? No to ja. A co dalej? Co, muszę cię wepchać tam? No nie rozumiem tego, naprawdę to jest głupie. Co
fotelu nie wiem. Tylko rozumiem, że mogę go przepychać, ale co mi to daje? No nic, właśnie to chodzi. W ogóle... To jest pomysł na zagadkę, kurde. Głupie totalnie. To jest mega głupie, durne. No to ty i tyle. Ha. Naprawdę, już mogli się bardziej postarać. Mogli się naprawdę bardziej postarać. Pod najtwardszą powłoką i najpiękniejszą maską kryje się czasem najobrzydliwsza Breja. Nasz pokój. Tak jakby to wszystko się rozpadało. Możemy w ogóle wejść. Bądź silna. Widziałeś w życiu sporo syfu i jeszcze się na niego napatrzysz. Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem wschód słońca. Musimy uwolnić Glorię. Między odwagą a strachem jest bardzo ciężka, cienka linia. Też tu jesteś. Miło spotkać znajomą twarz. Tutaj chyba właśnie mamy tą cienką linię przekroczoną w końcu. Gloria nie wie, czy słuchać się tego jada, czy nie. Aha. Czyli może nas tu zrobić. Zostaw mnie, gnoju! Zaczęła lecieć tu woda. Głęboki wdech i jazda. Następne. Już Glorie idą. Wiem, że potrafię. Serio, wieszak? Nie wiesz, jak to manekin. Można spojrzeć to w inny sposób, tylko tak. No on mi tu definitywnie zaraz wleci. Bla 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 bla. To w ten sposób. Trzeba go striggerować tutaj. No nie, nie, nie. A, udało się. Udało się. Kiedyś to było jego terytorium. Teraz należy do mnie. Dajmy to.
wszystko. Nie doczytałem za tego fragmentu i kliknąłem spadł. Nie wiem czemu. Głupi wieszak, zostaw mnie. Już wiem po co to wszystko w tej chwili. Te przejścia po bokach. No dobra, no tylko co dalej? Wow. Ty świnio. To jest easy. Jestem silniejszy od niego, definitywnie. Dużo minigierek. Się tu porobiło. Czerwone spowalniają. Aj, nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Ona bardzo wolno chodzi. Mega wolno chodzi. Z tej strony iść. No chodź. I Staszek, chodź. Chodź, kiciuś, miciuś. No, nie, nie, no kurde, nie po tej stronie. Za pistaszek. No i naprawdę poleciałeś tu teraz. No to za typ. No nie! Ty durniu. Idź w prawo. Nie, no jak? Ty mały farfoclu. No, dawaj. Starposer, tu patrz, jestem. Bierze kąsek. Nie chcesz mnie? No, chodź. Chodź, kici, mici, chodź. Dobra, poczekam aż przejdzie sobie z drugiej strony. No i czemu on tu idzie? Pasztet! Pasztet! No patrzcie no. Albo się zbugował. Pasztet! Nie wiem. Ej, chyba się zbugował. Uff, całe szczęście. Całe szczęście. Patrz, co się zbugował. Jego siła i waga na nic mu się zdadzą. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno głupie wyłączenie świateł. Naprawdę jest głupie. Nie lubię jakichś zręcznościówek. W szczególności, że pół gry ich nie ma, a potem walą nam całą serię. Na sam koniec. Nie mój typ. Zagadki. Wow! To jest ucieczka. Typ ucieczki. No nie! Oh. Won! No, to możemy tylko przejść, okej. Okay. Nie mówcie, że za pierwszym razem wyszło. Hell yeah!
do tego komentarza. Zobaczmy, czyim wrogiem naprawdę jest strach. Rozumiem, że już teraz możemy z nim zawalczyć. Żadnego strachu. Naprzód i w górę. Wiem, że potrafię. Nie może mnie powstrzymać. Nic nie ma, nic nie ma. Czyli ta lampa nie jest nam potrzebna, okej. Wow, ale nie zauważyłem, że my się topimy. Nie zauważyłem, że my się topimy. A, okej, my się topimy. Na czym to polega? W sensie, czy jak dłużej stoimy? Czy po prostu jak idziemy? Jak idziemy po prostu? Musimy znaleźć... A, tu mamy te takie bulbonki. Mamy bulbonki, które nas topią. Rozumiem, że tutaj też, tak. Bo bardzo szybko się topimy. Jasne, rozumiem. Teraz rozumiem. Trzeba uważać na bulbonki. No to nie może być ciężkie. Jakiś bulbonek tam był schowany. Ej, oszuści. Pidgeon. Panie Pidgeon. Czym pan jest? Już to omówiliśmy. W tym gnieździe już nic się nie wykluje, ziom. Piejo, kury, piejo. Wystarczy jeden hicior i zajdziemy na sam szczyt pisklaku. Hej, 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 sokoły. A zatem, jak możemy ci pomóc, ptaszyno? Nie nazywaj mnie tak. Nie chciałem zmierzwić ci piórek, kurczaczku. Tak też mnie nie nazywaj. Kobiety są, aha, aha, gorące. Nie jestem. Lamusy mogą mnie skubnąć w kupera, zwłaszcza wielki buł. Będzie mu łyso, gdy odniesiemy sukces. A, tak. Wielki buł. O was wspominał. Zapytałem o to ptaki. Jasne. Życzę powodzenia w branży i z Wielkim Bu. Tylko co Wielki Bu tutaj miał? Jakie miał znaczenie? Właśnie nie wiem. Chodzimy. Gitarka prawie jak Stray. Nie wiem, czy kojarzycie serię ze Stray. Musicie, no. Już jestem wielkim kociarzem, więc musicie kojarzyć Stray. Zobaczmy coś zjeść, zanim wrócimy do domu. Wiesz, co jej się przydarzyło? No, ale ma na to, co zasłużyła. Coś ty. Patrz, gdzie lejdziesz. Wygląda ekstra. Dzięki, wczorajszy nabytek. Pieprzyć ci raka, to koniec. Ej, spokojnie, panienko. Kopniesz szczuga? Za kogo ona się uważa? Szukasz kogoś? Kurwa. Ej, panienko, spadać, dziadu. Kurwa, cała się trzęsę.
Dzięki. Wszystko gra? Tak, chyba. Chcesz wyjść i zaczerpnąć świeżego powietrza? Jasne. Tak przy okazji, Gloria. Gloria. Jestem Joy. Jestem tu po raz pierwszy. Ładnie. Stacja Bozzaris, skraj parku Bates. Lubię tu przychodzić, gdy czuję się przytłoczona. Ty? Przytłoczona? Często. Udaję twardzielkę, ale to tylko gra. To do ciebie pasuje. Graj tak dalej, a naprawdę się taka staniesz. Może zostaniesz na dłużej i sprawdzisz, czy mi się uda. Wiesz co, Glorio? Chyba zostanę. Zrobiłem wszystko, co mogłem, by się nam udało. Wszystko. Jestem twórczy, zaradny. W pewnym sensie można mnie nazwać artystą. Ale kończą mi się pomysły. Wiem tylko, że im bardziej się staram, tym jest gorzej. I dłużej tego nie zniosę. Jedno słowo, Glorio. Wystarczy jedno twoje słowo. Powiedz to, a poderżnę sobie gardło. Nie ściemniam. Jeśli tego właśnie chcesz, to to dostaniesz. Rach ciach, żegnaj Bobo. Mógłbym zwrócić ten nóż przeciw tobie, gdybym chciał. Dźgnąłbym cię 100 razy, teraz. Ale tego nie zrobię. Za dużo dla mnie znaczysz. Co powiesz na zamianę perspektywy? Och, Glorio. Czyżbym oszalał, myśląc, czy możemy zacząć od nowa? Glorio, daj mi jeszcze jedną szansę i ucz mnie najszczęśliwszym facetem na świecie. Tylko o to proszę, daj mi jedną szansę na pokazanie prawdziwego siebie, lepszego siebie. Widzicie anegdotę bardzo ciekawą co do Joy i Glory? Póki co życzę ci dobrej nocy, ale zastanowisz się nad tym, Glorio? Dla mnie? Nigdy. Glorio? Nigdy cię nie pokocham. Oboje jesteśmy uwięzieni po dwóch stronach drzwi. I ostatecznie, któremuś nie uda się uciec. Nie. Hej, co tam? O, hej. O, wygląda pysznie.
Chyba wróciłeś do łask swojego rycerza na białym koniu. Ja, super. Tęsknimy za tobą. Na zewnątrz. Wiem. Otworzył je zeszłej nocy. Mówię o drzwiach celi. To dobrze, czyż nie? Padł na kolana. Płakał. Zdecydowanie dobrze. Nieruchomiałam pod kołdrą, ale chyba miał nóż. To... O kurwa. Jakby nie wiedział, czy chce poderżnąć gardło mi, czy sobie. A może wam obojgu? Jebź się. Kurde, kiepska publika. W każdym razie nie wiem, co to robić. Gdybym mogła... zaatakować go. Próbować go zabić. To raczej pytanie retoryczne. Jedynym słusznym posunięciem jest wypatroszenie tej świni. Ale nie możesz czekać na odpowiednią okazję. Musisz działać. Boję się, Joy. A kurewsko się boję. Tu się normalnie dzieje. Rezurekcja. Wywarkocz. Dziwne to jest. Oh fuck. No da się to pominąć. Nie jest trudne. Otworzyły się drzwi w drzewie, okej. Znaczy ja rozumiem metaforę tego wszystkiego. Okej, idziemy dalej. Kurczę, naprawdę nie wiem, ile tej gry zostało. Robię drugi odcinek już pod rząd. I pewnie zrobię trzeci pod rząd. Trochę gardło boli. Mam nadzieję na pewno, że już niedużo zostało. Co my tu mamy? Pierwszy występ. No nie, znów? Nie wiem, o co z tym chodzi. Ja muszę jeszcze skliknąć? Weźmy mi o to takie długie.
Sorry, ale się skupiam. No, pogubiłem cię. Jest jak w Beat Saberze, jak jedno zgubisz, to już koniec. To muszę puścić w tym miejscu, okej. Teraz już wiem. Może to strach, a może odwaga. W końcu mają podobne objawy. Dobra. Tapuję. No easy. To jest banał. No i na razie. No, serio? Jeżeli chcecie mnie zrobić w ten sposób... Dobra, już się skończyło easy. Już znowu wróciłem. Odpowiednie tory. Mogę jakoś go atakować, gnojka? Zaraz zmęczy, zadyszy. Wyobraź sobie, że twoje serce jest niczym wznoszący się Feniks. Wypełnia twoją pierś odwagą i unosi cię w niebo. Gloria przestała się bać. Esa! Może ja muszę teraz do niego wskoczyć? Poczujesz strach, jeśli zaczniesz spadać.